Rozpoczniemy od autu, zagranie do środka. Dobre zagranie Pawła do Oskara. Oskar teraz. Oskar, ładne zagranie prostopadłe. Troszeczkę za późno. Za późno ruszył Paweł, ale teraz jeszcze można walczyć, bo przecież piłka utrzymana w grze. Oskar dobrze przejął piłkę. Dobre zagranie do tyłu. Franek. Ale Franek gorzej z tym rozegraniem. Na szczęście przeciwnik tego nie przejął. Gdyby lepiej przyjął, mogło być groźniej. Oskar już ruszył. Zagrał do przodu. Dobrze Paweł przejął piłkę. Paweł. Paweł. Paweł, ale niestety wcześniejsze podanie musi być. Oskar na wślizgu. Niecelne uderzenie od bramki rozpocznie Kamil. Franek. Franek. Oj, to jest błąd Franka. I to jest bramka. Oskar do Pawła. Paweł już próbował minąć zawodników. Oj, Franek, dobrze. Oskar. Oskar sobie wybił tą piłkę, chociaż teraz Oskar do końca. I za akcją do środka, żeby miał komu podać. I nie daj mu, i nie daj mu. Do końca teraz. Przejął piłkę. Wiktor, urwij jeszcze linią, Wiktor. Brawo. Oskar, przejęta piłka przez Pawła. Oskar, ależ dlaczego? Dobre podanie do mnie. Miron, przyjęcie piłki. Już rozpoczęli, było blisko przejęcia piłki. Teraz jest niebezpiecznie. Franek dobrze czyści na obronie. I dobrze teraz przejęta piłka. Oskar, kryj kogokolwiek! Kogokolwiek! Wybierz sobie jedną osobę, bo patrz, dwóch ci wbiegnie zaraz. Czternastka niekryty, dwudziestka niekryty. Dobrze, teraz Miron przejął piłkę. Oskar. Oskar. Długa piłka. Dobrze, Oskar teraz do końca. Uderzenie, no i to mogło skończyć się bramką. Mamy sporo szczęścia. Ale mają szczęście teraz. Ta piłka przeszła pod ramieniem bramkarki. To był bardzo koślawy strzał. Na tyle koślawy, że bramkarka źle obliczyła tor lotu piłki. I to odbicie. I teraz szansa, jest okazja. Paweł! Paweł przed szansą! I broni bramkarka. Bardzo ładnie. I rzut rożny. Filip wyżej, Szymon wyżej. Bliżej podejdźcie, chłopaki za daleko stoicie. Filip bierz od Szymona. Okej, i wymieniaj się. Paweł do Oskara. Oskar troszkę lepsze. A i teraz przeszła piłka Mirona. Dobrze. Oj, oj, oj. Headshot. Dobra, Franek odzyskał piłkę do Oskara. Oskar, ale do kogo? No, zdecydowanie za wolno. Franek przejmuje piłkę. Oskar. Oskar. Miron. No, Miłosza. Niebezpiecznie, no i refleksyjna interwencja Kamila. Dośrodkowanie zablokowane przez Pawła. Wybija Franek, kolejny rzut rożny, kanonada rzutów rożnych w wykonaniu Leńczy. Krótkie rozegranie, widać było, że wcześniej, że nie wyszło i teraz jest szansa. Paweł. Paweł, Oskar, ale złe zagranie Oskara i teraz jest niebezpiecznie. Franek próbował na wślizgu uchronić nas, no i dobrze, że zawodnik źle uderzył. Tymczasem jeszcze raz, Paweł, i teraz jest okazja, znowu ta twarz. I teraz walka do końca, Oskar, troszeczkę zbyt biernie. Oj, to się może skończyć dobrze, że tam jest Franek.
Musimy wracać. I w tym momencie nie ma ruchu, nikt nie podchodzi, wszyscy patrzą. Na raz zagranie, dobrze Franek asekurował kolegę. Od autu rozpoczną piłkarze spod Kalwarii Zebrzydowskiej. I zagranie do tyłu, spokojnie, nikt ich tu nie atakuje, mają sporo czasu na rozegranie. Dobrze, teraz Paweł zaatakował, jest szansa, pędzi prawą stroną, ale tutaj... Mocny obrońca przepchnął. Zagranie z pierwszej piłki, piękne. 2-3 podania, utrzymał się przy piłce, poradził sobie, zmienił na lewą nogę i Franek, który czyści. Widać, że ten młody zawodnik z dziesiątką ma obie sprawne nogi, obydwoma umie grać, ależ teraz niebezpieczne to zagranie było. I teraz jest okazja, Paweł! Franek teraz przed szansą i to jest bramka! A więc Franek! To jest 2-6, tak? 2-6. I mamy zmianę powrotną. Znowu bramkarka źle obliczyła odbicie się piłki od murawy. Raz skończyło się to słupkiem, teraz skończyło się to bramką. Oj, teraz niebezpiecznie, bez skrycia. 7-2. Pocieszyliśmy się krótko tą bramką. Rozpoczniemy od środka. Kajtek, Miłosz, dobrze. Teraz Miłosz, niech powalczy. Zagranie do Kuby, dobrze utrzymaliśmy się, ale złe zagranie. Grają oni. Uwaga na wprowadzenie, panowie. Już szybko, Miłosz. Zaatakowaliśmy, ależ teraz przeszło dwóch naszych zawodników, Kuba. Dobrze, że złe zagranie. Wyrzucony zawodnik. Nie utrzyma się na tej zroszonej murawie. Kuba, złe zagranie do drugiego Kuby. Niebezpiecznie. Atakują na piłkę nasi rywale. Kuba raz, Kuba dwa. Hajtek. Ale Miłosz zbyt biernie podszedł. Minięty Kuba jednym zwodem. Zagranie do środka. Kuba. Oj, zderzył się z zawodnikiem, ale stracił piłkę. A tamci zawodnicy nie tracą czasu. Ładne. Dokładne zagranie, a proszę. Szymek, nie wygania się do kąta, tylko oddaj. Ładne. Ładnie, naprawdę siódemka utrzymała się przy piłce. Miała dobrą zwrotność. I teraz kolejne złe zagranie Kamila. Dobrze, że Kajtek powalczył o piłkę. Miłosz. Powalczy Kuba. Powalczył Kuba. Mniejszy. O dwie głowy, ale walczy. Dobrze, długa piłka teraz... Górna piłka sprawiła dużo kłopotu naszym zawodnikom. Zatakuj! Nie może łapać! Miłosz! Jeszcze raz, zaatakuj. No i teraz Kuba. Dobrze. No, Kuba to jest taki drugi Franek u nas. Oczywiście Franka doświadczenie jest większe, ale... Kuba ma się od kogo uczyć. Oj, teraz szkoda, że ta piłka nie doleciała do Kajtka. Już ładne zgranie do tyłu. Uderzenie lewą nogą, broni to Kamil. Nie było to łatwe, tymczasem szansa przed Miłoszem. Miłosz, krótko prowadź piłkę, krótko przy nodze. Brawo dla Kajtka, powalczył Miłosz. Nasza. O, panowie! Miłosz, prowadzaj. Sam możesz, jakby co. Miłosz. Rozpocznijmy od autu. Zagranie do środka. Niecelne niestety. No i popatrzmy. Kontratak. Jedno proste podanie. Broni Kamil. Dobrze, że uderzenie było w środek bramki, dlatego Kamil miał łatwiejszą sytuację. O kurde, czy to Kuba powalił zawodnika? Tak, Kuba powalił zawodnika. Ładnie się przepchał, osłonił ciałem. Zawodnik się sam przewrócił. Dobrze, idziecie. Dobrze, Kuba. Aj, fajne prostopadłe zagranie broni bramkarka. I dobrze, Kuba teraz nie dał sobie wejść w pole karne. Uderzenie. Zagranie do środka. Niebezpiecznie. Oj, to się może bardzo źle skończyć. Brawo.
Mamy sporo szczęścia. Mamy dobrego bramkarza. No i mamy na pewno też dobrze rozgrzanego bramkarza, bo przeciwnik ładuje tyle razy, że bramkarz już... Ale bramkarz jest też dobry, nie tylko dobrze rozgrzany. No wiadomo. Sama rozgrzewka nic nie pomoże. Jak jest dobrze rozgrzany, to i dobrze broni. Ale teraz nie krycie. Brak krycia. Co oni tam robią nasi? Jakieś kopce ziemne grają, czy... Nie wiem, budują zamki z piasku. Oj, teraz Kamil! Mamy sporo szczęścia, że Kuba razem z Kajtkiem zorientowali się. Pomyłki kolega i teraz szansa przed Miłoszem! Miłosz, uderz to chłopie! I broni bramkarka! Znakomicie. Przecież to uderzenie nie było jakieś specjalnie mocne, ale może teraz Miłosz. Ładnie zagrał do Kuby. Kuba, próba zagrania do Miłosza. Oj, teraz obrońcy pod presją wybijają na wysokość rożnego. Rozpoczął już, dobrze. Kajtek próbował zaatakować piłkę, ale przeciął to obrońca i już jest kontratak. Zagranie miało być powrotne, ale wraca do zawodnika. Ale ruleta młodego zawodnika. Faul. Nie ma faulu. No i dobrze, Kuba. Rzut rożny. Po 5 są zmiany cały czas. Nie? Nie wiem, jak on to tam wymyślił. Miłosz. Miłosz przed szansą! Miłosz teraz ma szansę! Miłosz i gol! Trochę szczęścia Miłosza, bo piłkę za mocno wypluł, ale bramkarka, bojąc się, że Miłosz w nią wpadnie, wybiła piłkę. 3 albo 7-3. 7-3 albo 8-3. Coś w tym stylu. Będę liczył później. Przepraszam, jest 8 czy 7? No i teraz Kajtek powalczył do końca. Może uwierzą w to zawodnicy. Chociaż nikt nie atakował razem z Miłoszem. Teraz dopiero Kuba dobrze przecina akcję. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze grający młody zawodnik. Debiutuje. Kuba. Wybita piłka. No i teraz Kamil dobrze uchronił. Uchronił naszą drużynę przed rzutem rożnym. Zawodnik z numerem 10 świetnie utrzymuje się przy piłce. Nieporadnie wybijamy tą piłkę, ale teraz Miłosz. Miłosz, spokojnie, trzeba to zagrać. Kajtek, zagranie w pole karne, a i ta piłka przeszła. Niepewnie. Bramkarka, Kuba dobrze teraz. Kuba, ładny pomysł do Kajtka. Ładnie sobie Kajtek poradził. Kajtek zagranie do Miłosza. Miłosz, szczelcie, to szkoda. Ta akcja mogła się lepiej zakończyć, bo była ładna, składna. Dwa piękne podania, najpierw prostopadłe. Potem zagranie bardzo dobre do Miłosza. Troszeczkę Miłosz źle piłkę przyjął. A uderzenie z lewej nogi mu nie wyszło. Teraz dobrze, Kuba, przejmujemy. Miłosz. I dla naszych przeciwników piłka już wprowadzona, piłka, zagranie do środka, zagranie na lewe skrzydło, w ogóle nieprzecięta piłka, już atakują nas, mocne uderzenie, dobrze broni Kamil, brawo, najważniejsze, że złapał piłkę, że nie wypluwał jej i teraz daleka wyrzuta piłka, ale gdyby przeszła tą ostatnią instancję, chociaż Miłosz teraz walczy o odzyskanie piłki, Kuba, ładny pomysł zagrania prostopadłego piłki, ależ teraz niebezpiecznie. Brawo dla Kamila, broni Kamil. Już szybko powstał. Mocne uderzenie i dobrze. Właśnie to, co mówiłem, żeby łapał. Ale teraz błąd wybicia znowu. Za dużo takich błędów. I od bramki spokojnie zacznie. Paweł przed szansą, Paweł przed szansą. I teraz świetna interwencja bramkarki. Bardzo ładnie, Paweł. No, coś się stało. Mamy, proszę Państwa, zmianę na bramce. Bramkarca interweniując. Ale to jest może właśnie, to jest nasza szansa, Oskar! Dobrze! Bardzo ładnie. Nie dokończyłem myśli, że to jest może właśnie nasza szansa, że jeżeli zawodnik nie jest bramkarzem, to może popełni jakiś prosty błąd, ale... Bardzo dobrze. Wracamy, panowie, oni grają. Teraz niebezpieczna sytuacja.
Oj, nie, nie kryta dziesiątka. Po raz kolejny zawodnik na drugiej stronie nie kryty przez nikogo. Oskar, podanie, nie wykopuj. No i Miron powinien biec do końca. Teraz zagranie dobre na drugą stronę. Znowu dwie linie przeszło. Bardzo dobrze teraz Franek. Ładne zagranie do Mirona. Miron. Już trzeba wracać. Paweł przejmuje piłkę. Drugi raz dobrze. Oskar troszeczkę za łatwo. Paweł dobrze przecina. Ładnie Miron, chociaż piłka odskoczyła. Oskar, czemu nie walczysz? Ładne zagranie na prawo, znowu ten zawodnik nie kryty. Teraz dobrze Oskar wrócił. Do przodu Paweł. Miron. Do środka. Mocne uderzenie. Oj, niepewna interwencja. Zastępcy bramkarza, jeśli to można tak uznać. No i my stoimy. Znowu teraz za łatwo na jeden kontakt. Zagranie w pole karne. Kamil łap! I dobrze teraz. Mamy szansę, bo przeciwnik nie zdążył się cofnąć. Ale i tak